Na komendę wykonujemy pompkę wszystkim. 3, 4, raz. Our Team Poznań to jeden z przodujących klubów kickbokserskich w Polsce. Skupia kilkudziesięciu zawodników, z których wielu sięgało już po mistrzowskie laury. Obecnie pod egidą walczy aż 5 indywidualnych mistrzów Polski. Talent to tylko 10% sukcesu, wyjawia prezes klubu. Ciężka praca, w szczególności zawodników, także ich rodziny, przyjaciół. To jest najważniejsze. Talent to jest 10% sukcesu, a reszta to jest tylko i wyłącznie ciężka praca. Ostatnim czasy nasi zawodnicy startowali na mistrzostwach Polski low kick, juniorów starszych, juniorów młodszych. Cieszy nas bardzo ten występ, ponieważ zdobyliśmy 2 mistrzostwa Polski. Cieszy startujących zawodników. Niestety nie zdobył mistrzostwa Polski, ale tak zaprezentował się z bardzo pozytywnej strony. Mistrzostwo Polski zdobył Kamil Tornado Szłapka i Sebastian Bombardier Garbatowski. Pseudonimy te zawdzięczając sobie widowiskowym stylem walki. Poprzednio byliśmy na zawodach mistrzostwach wielkopolskich w boksie, juniorów oraz kadetów. Startowały na nim Adrian Figo Szymanowski, a także Sebastian Bombardier Garbatowski. Sebastian zdobył srebrny medal, Adi po krwawej walce z mistrzem Polski zdobył medal brązowy. 10% talentu i tysiące godzin przepracowanych na treningach. Do osiągnięcia konieczny jest także charakter wojownika. Ważne, aby się nie poddawać. Nigdy. Wyjaśniają mistrzowie. Trzeba ciężko trenować, trzeba mieć mobilizację do tego i trzeba chcieć przede wszystkim. Trzeba ten sport pokochać i potem to jest z górki. A co to znaczy ciężko trenować? Nie odpuszczać na treningach. Codziennie systematycznie trenować, tak jak jest wskazane i dawać z siebie wszystko. Jesteście bardzo młodymi ludźmi. Daje się ten sport pogodzić również z nauką, no bo przecież chodzicie do szkoły również. No tak, po lekcjach jeszcze do domu trzeba wrócić, pouczyć jeszcze się trochę i od razu na trening, tak codziennie. Nie jest to proste na pewno. No nie. No ale jesteście uparci, dzięki czemu zdobywacie medale. Tak, jak najbardziej. Można połączyć szkołę, dobre wyniki w nauce i wzorowe sprawowanie z idealną postawą na treningach. Jak widać, jeżeli ktoś chce, może bardzo dużo osiągnąć. Mimo że klub stawia na wysoki poziom sportowy i, mówiąc obrazowo, produkuje mistrzów, wciąż jest pod górkę. Brakuje nam funduszy na sprzęt i na wyjazdy. O pomoc apelujemy do wszystkich zainteresowanych tym sportem. Prawda jest taka, że w naszym gronie ćwiczy, tak jak prezes wspomniał, 5 indywidualnych mistrzów Polski. W całej swojej historii osiągnęliśmy blisko 100 medali z turniejów krajowych, jak i międzynarodowych. Młodzież lgnie do sportu, młodzież chce z sobą coś robić, ale mamy problemy ze środkami na wyjazdy i na funkcjonowanie, na podstawowe rzeczy, jak na sprzęt, już nie mówię o suplementacji. W chwili obecnej będzie wspierać nas firma New Line, Jacek Melecki. Jednak jest to tak naprawdę kropla w morzu naszych potrzeb. Mamy bardzo specyficzne warunki, jeśli chodzi o sam trening. Sala nasza nie jest za duża. To do końca nie pozwala na rozwinięcie pewnych cech, które mogłyby się przełożyć potem na toczenie jeszcze bardziej widowiskowych i lepszych walk. Ale my cieszymy się z tego, co jest, bo jest dobrze, są mistrzowie Polski, jest przede wszystkim bardzo dobra atmosfera, tworzymy bardzo zgrany zespół. Na koniec przypominamy, klub z tradycjami, klub mistrzowski, Our Team. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową www.our-team.pl.